niektóre informacje, ale mówiąc tak wprost, bez inicjatywy wszystkich organów, bez pomocy wszystkich organów, wszystkich służb specjalnych, nie da się wyjaśnić przyczyn i przebiegu katastrofy tak dokładnie. Oczywiście podkomisja robi na materiale analitycznym, technicznym i ma być raport podkomisji techniczny, to zostało zapowiedziane, ale jest cała sfera przygotowań, jak teraz obiegła media taka informacja o manipulacjach, o różnych takich osobach, które były na lotnisku przy samolocie, przy rządowym samolocie przed wylotem. To jest kwestia też wyjaśnienia. Oczywiście pan Lasek odpowiada, że ta informacja była znana i tak dalej, że to jest nic nowego. Tylko ja przypominam, że te nagrania, które zdobyli oficerowie SKW i były zaprezentowane w ubiegłym roku na rocznicę katastrofy, z tej okazji były nagraniami z kamer przemysłowych na Okęciu i były to nagrania, które miały być zniszczone. Pan Lasek odpowiada, że jego podkomisja to znała. No ale skoro znała, to dlaczego dopuściła do takiej prowokacji wobec pana generała Błasika, że była kłótnia na lotnisku? Skoro na tych nagraniach widać, że i generał Błasik, i dowódca samolotu witają się i nie dochodzi do żadnej scysji, kapitan Protasiuk melduje gotowość do samolotu, później jest przybycie prezydenta i nie ma żadnej awantury, nie ma żadnej scysji i to widać dokładnie na tych nagraniach, a mimo to dopuszczono w mediach kilka miesięcy po katastrofie do prowokacji wobec rodziny generała Błasika, że generał Błasik skłócił się z pilotami. To to pytanie, dlaczego dopuszczono, już pan Lasek nie odpowiada. 29 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: służby specjalne wczoraj i dziś. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jacek z Kujawsko-Pomorskiego. Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy tak zwanej afery marszałkowskiej. Chodzi o umowę dotyczącą dostarczania gazu między Polską a Rosją. Z jakichś przyczyn Polska płaci, Polacy płacą prawie dwa razy większą stawkę niż Wielka Brytania, blisko dwa razy większą niż Niemcy. Płacimy nawet więcej od Ukrainy, z którą Rosja jest w stanie wojny. Czy według panów wiedzy coś się w tej sprawie dzieje? I też takie pytanie natury prawnej. Czy CBA tą sprawą powinno się zająć z urzędu? To jest jedna kwestia. Kwestia druga. Dosyć to chyba będzie trudne pytanie. Była Magdalenka, generał Kiszczak, tu ścisła czołówka, dowódca po tej złej stronie mocy. Mamy później likwidację WSI. Ale każdy, kto obserwuje polską scenę polityczną, życie publiczne, widzi, że ten zły organizm, on wciąż funkcjonuje. I takie pytanie, czy to kierownictwo tej złej strony mocy, tak w cudzysłowie użyłem tego zwrotu, bo państwo tego zwrotu, ten zwrot, żeście zastosowali, co się z tymi ludźmi dzieje? Co to jest za, że tak powiem, wyższy stan obecności? Gdzie te osoby są lokowane? Wiem, że to pytanie bardzo trudne, ale jakie są panów przeczucia, czy też jakaś wiedza, jakieś fakty, które państwo odnotowali, które mogą świadczyć, jakoś rozjaśnić tą kwestię? I pytanie też tutaj, czy być może te osoby zostały przejęte już przez obce służby? I teraz tu rozdającym karty
już nie jest to lokalny jakiś organ typu właśnie osoby zgromadzone w ramach WSI, tylko być może już obce służby. I pytanie trzecie. W polskim życiu publicznym obserwujemy często, że pojawiają się politycy, którzy mają dobre intencje, na przykład wola ujawnienia aneksu WSI na przykładzie pana prezydenta, ale to tylko jeden z wielu przykładów. I później te osoby dochodzą do władzy i zdanie z różnych przyczyn zmieniają. Mamy także szereg w historii III RP tajemniczych zgonów, samobójstw, czy to generał Petelicki, generał Papała, tu pan Leper, jego wszyscy prawnicy, mecenasi, ale tutaj jest znacznie więcej tych przypadków, tak? Od kwestii Smoleńska, tak, a to operator TVN-u, a to ekspert jeden czy drugi, jest tych zgonów dużo. I wydaje się, że tu dobra zmiana napotkała opór, być może, to jest podejrzenie, problem, że tak powiem, polegający na tym, że jeżeli twardą ręką dobra zmiana wzięłaby się za wyczyszczenie tej polskiej sceny politycznej, de facto przeprowadziłyby taką pełną dekomunizację, to mogliby zacząć posługiwać ludzie. I teraz pytanie. Czy my jako państwo, czy panowie mogą coś zaproponować w kontekście zapewnienia skutecznej ochrony tym osobom? Ja wiem, że to wydaje się absurdalne, bo nawet i prezydent Kennedy, jak komuś nadepnie na odcisk, też może nagle zginąć. A służby amerykańskie na pewno są lepiej przygotowane od naszych, ale właśnie wydaje się, że kwestią problematyczną jest bezpieczeństwo osób u władzy w Polsce. I tutaj tylko ostatnia jeszcze myśl. Pan prezes Kaczyński w różnych wypowiedziach publicznych przedstawił taki swój pogląd, że trzeba trzymać z najsilniejszym na scenie politycznym i właśnie chyba tutaj najsilniejszym takim organizmem jest właśnie są Stany Zjednoczone i ich służby. I wydaje się, że albo my samodzielnie będziemy, nasze służby będą na tyle silne, żeby być w stanie przeciwstawić się temu przeciwnikowi, tak to ujmę, i zapewnić skuteczną ochronę naszym politykom, albo trzeba się udać po pomoc do kogoś, kto będzie w stanie to zapewnić, skoro my nie możemy. I tutaj jakby nawiązuję też do kwestii nagrań w Sowie, bo w takiej przestrzeni publicznej szeroko powielany jest pogląd, że tutaj amerykańskie służby mocno się przyczyniły do tego, że się ta poprzednia ekipa de facto prorosyjska i proniemiecka no, wykruszyła. I także mam prośbę właśnie o komentarz. Wydaje się, że to trzecie pytanie jest najpoważniejsze, najważniejsze. Co możemy zrobić, żeby zapewnić tym osobom władzę, po prostu bezpieczeństwo takie na takim poziomie fizycznym, żeby nie wybuchały, że tak powiem, opony w autach. Pytanie trudne, ale będę wdzięczny za panów komentarz. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również, panie Jacku. Prosimy. Dziękujemy. Co do pierwszego pytania dotyczącego afery gazowej, jeżeli dobrze zrozumiałem, to trzeba wspomnieć lata 90. i kontrakt jamalski podpisywany zarówno przez ekipę SLD, i później ponownie podpisywany przez za czasów premiera Millera. Ja przypomnę tylko, że w okresie rządu AWS-u, który no wspominam jak wspominam, po latach okazało się, że no ten rząd, który niósł na początku tyle nadziei, to nie spełnił tych nadziei, ale było kilku ministrów, którzy starali się zrealizować ten program wyborczy i spełnić te obietnice, między innymi w zakresie energetyki. Były próby uniezależnienia się od dostaw gazu rosyjskiego poprzez kontrakt z Norwegami, ale to zostało zablokowane zaraz po wygranych wyborach przez SLD.
ponownie powrócono do tej koncepcji za czasów pierwszego rządu PiS-u, ale w 2008 roku nastąpiła recydywa w tym zakresie i przypomnę, o ile dobrze pamiętam, bo to cały czas z pamięci mówię, umowę podpisywał pan wicepremier Pawlak i nawet chyba w obrębie rządu Platformy były dyskusje i były animozje co do podpisania tego kontraktu, bo później niektórzy ministrowie wskazywali na błędy formalne i też w zakresie stawek, które rzeczywiście wielokrotnie przepłacamy. A w ostatnim okresie pojawiły się informacje, że ta sprawa jest badana przez którąś z tych służb, nie pamiętam, czy CBA, czy ABW, no i słusznie. Słusznie, bo to i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polska powinna mieć zdywersyfikowane, czyli zróżnicowane dostawy energii z surowca strategicznego i w zakresie też no, działań antykorupcyjnych należałoby zbadać te kontrakty, te umowy i wyciągnąć konsekwencje. My niestety nie zajmowaliśmy się, to tak mówię po prostu z informacji, które pamiętam. Natomiast co do sprawy tak zwanego, tej problematyki tak zwanego seryjnego samobójcy, który grasował za czasów Platformy Obywatelskiej i to nie tylko osoby związane ze Smoleńskiem, ale także właśnie i wicepremier Lepper i generał Petelicki, inne osoby. Była taka seria tajemniczych zgonów, tylko ja wskazuję, że od 2 lat nie ma takiej serii samobójstw dziwnych, nie ma takich przypadków. I nie twierdzę przez to, że bezpieczeństwo się polepszyło, zwiększyło tych najlepszych, najważniejszych osób, tylko być może ta struktura, która działała, bo jeżeli uznamy, że to tak zwany seryjny samobójca był pewną grupą osób, instytucją działającą na zlecenie swoich mocodawców i eliminującą osoby niewygodne, to ta grupa została zablokowana dziwnym trafem i to trzeba przyznać, że w tym okresie nie było takich w latach 2016-17 takich incydentów. To nie oznacza, że nie ma takiej grupy wpływów, bo słusznie tutaj słuchacz pan Jacek z Kujawsko-Pomorskiego wskazał, że co stało się z tym środowiskiem, czy to WSI, czy SB, wysokich funkcjonariuszy, którzy mieli na pewno informacje, materiały, sprywatyzowane teczki osobowych źródeł. Tu mamy jak na patelni, mówiąc tak kolokwialnie, przykład generała Kiszczaka, który sprywatyzował teczkę Bolka i przechowywał i w ten sposób mógł wpływać na nasze losy, dzieje państwa i decyzje podejmowane przez prezydenta ze swojej willi w Warszawie. Czy nie ma takich materiałów dalej i czy taka grupa istnieje? Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tak. I oni nie musieli się sprzedać obcej służbie, obcemu państwu. Ta grupa osób działała od początku pod wpływem Moskwy. To są wychowankowie Związku Sowieckiego. Wiele materiałów zostało skopiowanych na przełomie lat 80. 90. także w służbach wojskowych i przekazanych sojusznikom ideologicznym w Moskwie.
Wiele tych materiałów jest w dyspozycji służb rosyjskich i być może ta grupa jest po prostu wykonawcą swoich faktycznych mocodawców. Jeśli chodzi o drugie pytanie, które zadał pan Jacek z Kujawsko-Pomorskiego, określając je jako trudne, pytając o zły organizm, który funkcjonował i funkcjonuje po rozmowach Okrągłego Stołu i Magdalence, przywołując twierdzenie złej strony mocy i kto właściwie należy do tej grupy, to odpowiedź nie jest aż tak bardzo skomplikowana. Jeśli cofniemy się do rozmów Okrągłego Stołu i przypomnimy, że to generał Czesław Kiszczak, szef MSW, był szefem strony rządowej, negocjującej z tak zwaną opozycją, jak pan minister przed chwilą przypomniał, Lecha Wałęsę, którego akta trzymał w domu o pseudonimie Bolek i którego, notabene trzeba powiedzieć, służby specjalne PRL-owskie nie za bardzo poważały. I wynika to z akt źródłowych nie tylko polskich, ale słanych także do Moskwy, gdzie generał Kiszczak, nie tylko on, raportował, że Wałęsa tak naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Była adnotacja, że został skonfrontowany ze swoim oficerem prowadzącym w Arłamowie, że został nagrany. Także tutaj nie było z punktu widzenia służb specjalnych PRL problemu, jeśli chodzi o Lecha Wałęsę. Jeśli natomiast wrócimy do tego sformułowania pana Jacka, złego organizmu, który funkcjonował i ciemnej strony mocy, no to po tej stronie był nie tylko Czesław Kiszczak, ale i Stanisław Ciosek. Proszę zwrócić uwagę na jego karierę. Był Ireneusz Sekuła po tejże stronie, był Jerzy Ozdowski, a po stronie, gdzie siedział Lech Wałęsa, no to był Andrzej Stelmachowski, ale przede wszystkim Bronisław Geremek. Jeśli państwo przypomnicie sobie nie tak dawno upublicznione nagranie z rozmów Okrągłego Stołu Magdalenki właściwie, Magdalenki, gdzie siedzi generał Czesław Kiszczak, a obok Wałęsa, po jego stronie bodajże lewej siedział właśnie Bronisław Geremek, a naprzeciwko, jak pamiętam, Adam Michnik, który próbował popisywać się przed Kiszczakiem, który nie zwracał w ogóle na niego uwagi. Tak naprawdę przez bardzo długi okres czasu zainteresowany był rozmową wyłącznie z panem Bronisławem Geremkiem i to ewidentnie przebija z tego nagrania, które nie aż tak dawno opublikowano, wyemitowano w telewizji polskiej. Stąd też, jak pan pyta w tym pytaniu już trzecim o dekomunizację, bo jednocześnie pan minister odpowiedział na pytanie o te seryjne morderstwa, ale pan również pytał, czy nie można było przeprowadzić dekomunizacji, czy nie jest za późno, to myślę, że tą pierwszą częścią wypowiedzi w jakiś sposób odpowiedziałem panu, że dekomunizacja no, nie była możliwa bez zgody samych zainteresowanych. Taki układ stworzył generał Czesław Kiszczak, który... Układ zamknięty. Układ zamknięty, ale złożony z jego funkcjonariuszy i podległych mu ludzi, bądź jego ludziom podległym, tajnych współpracowników, osobowych źródeł informacji, które miały dokumentację w jego ministerstwie. Generał Czesław Kiszczak po prostu musiał mieć zabezpieczenie, bo jeśli rozejrzymy się w tamtym czasie, co działo się za naszą zachodnią granicą, z Erichem Honeckerem, który musiał umykać, zresztą Niemcy wschodnie, kierownictwo tego kraju wiedziało, że upadek komunizmu to upadek ich państwa de facto. Co się działo w Rumunii czy w innych krajach, gdzie było realne zagrożenie życia, więc generał Czesław Kiszczak nie mógł polegać na dobrej woli
tak zwanych opozycjonistów. On po prostu miał pewność. Najkrócej rzecz ujmując, będąc w jego skórze, zrobiłbym tak samo. I okazało się, że to naprawdę funkcjonowało. I to funkcjonowało przez długi okres czasu, także przypomnę zdania wypowiedziane przed chwilą, kiedy śmiał się, że tak zwana opozycja potrzebowała aż 20 lat, żeby odebrać jakieś tam pewne przywileje. Także oni czuli się bardzo pewnie, weszli w sfery biznesowe, które też kontrolowały przecież dużą część życia gospodarczego i społecznego. Przypominam sobie wypowiedź sprzed lat jeszcze Lecha Wałęsy w telewizji, jak odwiedzał bodajże pana Waldorfa, który zarzucał mu, że tak dopieszcza byłych komunistów, to on powiedział wprost, że skierowałem ich w gospodarkę. No to bardzo dziękuję. To było jeszcze lepsze dla nich niż paranie się polityką, którą i tak moim zdaniem mieli pod kontrolą. Jeśli pan mówi o dekomunizacji, to ja uważam, no w tej chwili to już jest za późno. To już jest musztarda po obiedzie. 10 lat jeszcze po przemianach, to może tak, ale w tej chwili to już jest 20. No zależy, jak uznamy, jak zostanie przeprowadzany ten proces dekomunizacji. Myślę o dekomunizacji, czyli wyłączeniu, klasyczna definicja, wyłączeniu osób, które kiedyś były w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z życia publicznego i politycznego na pewien okres czasu. No to sądzę, że po 28 latach tego już się zrobić de facto nie da, ale poprzez pewnego rodzaju edukację, także audycje takie jak te, można wpłynąć na osoby, które noszą się z zamiarem głosowania na tego typu formacje, czy też odwołujące się do tejże ideologii, aby tego nie czyniły. I no przypomnę, że przecież w demokratycznych wyborach został wybrany Aleksander Kwaśniewski, tak? No, ale jaka alternatywa była? Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski. Ja nie mówię o alternatywie, tylko o stworzeniu pewnego, pewnej przestrzeni, że ludzie po okresie komunizmu i tak wrzucali kartki na te osoby. Oczywiście pan minister ma rację, mówiąc o alternatywie, tak? I z tym problemem... Stworzona właśnie przy okrągłym stole, bo w zasadzie to głosowanie, które pan profesor teraz wskazał w 95 roku, było bezalternatywne, bo trzeba było głosować na kandydatów de facto nominowanych przez układ okrągłego stołu, bo Wałęsa czy Kwaśniewski, nie było żadnych zmian. Tak, ale ludzie wówczas byli przekonani do Lecha Wałęsy i to bardzo przekonani, nie mając wiedzy, a nawet świadomości co do jego przeszłości. W tej chwili jesteśmy w innym miejscu, ale mógłbym zadać prowokacyjne pytanie, czy przypadkiem w wyborach, które przed nami albo niedawno były, również nie mieliśmy w pewnym sensie do czynienia z tego typu układem, choć oczywiście mamy przed oczami sytuację, że każdy może się zarejestrować i zgłosić, no ale wynik jest przewidywalny przy zblokowaniu pewnych list, kandydatów i intencji. Tam jeszcze było pytanie i problem, zagadnienie, które pan Jacek na końcu wskazał, którego nie rozstrzygniemy, mianowicie czy nie należałoby się, tak jak zrozumiałem, oprzeć na przykład na Amerykanach, bądź stworzyć system bezpieczeństwa dla tych najważniejszych osób w państwie, dla tak zwanych VIP-ów, czy na innych służbach sojuszniczych i tak dalej, i tak dalej. To ja odpowiadam, no, że owszem, można jakoś korzystać ze służb sojuszniczych z pomocy, ale jeżeli to my sami, Polacy, nie zrobimy w kraju porządku, nie przeprowadzimy pewnych zmian, reform i tak dalej, to nawet najbardziej przychylny rząd zagraniczny, sojuszniczego państwa, to tego za nas nie zrobi. Będzie wręcz korzystał z niemocy państwa polskiego, bo w tej sytuacji słabe państwo polskie jest
lepszym partnerem do rozmów na przykład gospodarczych niż mocny sojusznik. Tak więc my najpierw sami powinniśmy wykreować elitę państwa, elitę naprawdę niepowiązaną z żadnymi służbami, z żadnymi układami, z żadnymi sitwami biznesowymi i tak dalej, z oligarchami wykształconą, bo już no, w zasadzie drugie pokolenie rośnie po upadku komunizmu i to pokolenie dalej musi emigrować. To jest po prostu pewna aberracja. A dalej na przykład leśni dziadkowie z SLD czy z WSI wiodą prym w komentowaniu ważnych wydarzeń państwowych, czy nadają ton na tak zwanej narracji antyrządowej, antyreformatorskiej, antymodernizacyjnej i wprowadzającej Polskę w normalny obieg państwowy wolnych państw i w ten sposób jesteśmy w takim tańcu chocholim jak z Wesela Wyspiańskiego. I jeżeli nie nastąpi jakiś no, radykalny przełom tego młodego pokolenia, to następne pokolenia już po tym dorastającym albo będą emigrować, albo będą no, w takim no, bagienku, tak jak przez te 28 lat funkcjonować, co to nie jest wydolne ani dla państwa, ani dla narodu, ani dla poszczególnych obywateli, bo nie można się rozwijać ani państwowo, ani indywidualnie. Na zegarach 22.53 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Służby specjalne wczoraj i dziś. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie pozdrawiam ojca, pana profesora, pana ministra, słuchaczy w Polsce i za granicą. Krystyna z Lublina. Przysłuchuję się tej audycji i chciałam skierować nasze kroki, myśl na świat nauki katolickiej. To pan profesor był łaskaw wspomnieć. Pamiętam ksiądz Wyszyński, ojciec Krąpiec, rektor wielki, tak atakowany za tą wielkość, niezłomność. Powtarzał, że ataki na kul to są atakami na Kościół w Polsce i w całym świecie powszechnym. I chciałam właśnie podkreślić najpierw tę rolę księdza Słomkowskiego, pierwszego rektora, który w 1934 reaktywował Uniwersytet Katolicki. Organizowała się w bibliotece wystawę poświęconej tej wielkiej osobie i w Trybunie Ludu, bo tylko taka wtedy była, znalazłam notkę, że 24-26 sierpnia należało zgłaszać, składać swoje podania w seminarium w pierwszym piętrze. Później mówiło, że to na prośbę PKWN, to dlaczego prześladował księdza, który modląc się otrzymywał fundusze Polonii, żeby zapłacić pracownikom, otrzymał prawda, budynek stajnia zrujnowany z okiem bez drzwi. W więzieniu siedział jeszcze przed księdzem Rymasem Wyszyńskim, drobny, chudy, nocą zrywany, dzwon na głowę i bito go. Znaczy w ten dzwon walono i w ten sposób postępowano z katolickim księdzem. Następnie, no teraz sprawa już przeskoczę, też była sprawa, że osoby, które miały młodzież w rodzinie księdza, biskupa czy kardynała, z takimi się spotkałam w akademiku, i miały możliwości studiowania na innych specjalistycznych kierunkach. Za to Panu Bogu mocno dziękuję, że znalazłem się na katolickim uniwersytecie. Następnie sprawa, pan profesor, wielki problem, ale chociaż dwóch zdania przy jakoś nas katolików, społeczeństwo, które utrzymuje, nie traciło ducha i rozumiało ten krzyż, jaki dźwigała księża, profesorowie,
pamiętam, jak, co to była za demokracja, jak ci profesorowie przychodzili na tej kości, coś mówię i znów ten pan za mną tutaj maszeruje. Ja już nie mam sił i w pozycji teraz książkowi wychodzi. Już nie będę reklamowała, że jest, prawda, bo ilu takich panów się zgłaszało pod, prawda, z problemami duchowymi, religijnymi, tacy pokrzywdzeni, czy później panie z północy, z milicji przychodziły do księdza Ryczana, że ona z dzieckiem samotna na ulicy, żeby ją przyjąć do sekretarki. I do czego zmierzam? Pozycja bardzo szkalująca stan duchowieństwa. Następnie ja osobiście później się zorientowałam, że też mówiło się, że na każdym roku ktoś tam był, co się wtedy tematów politycznych nie podejmowało. Do tego stopnia, że w skończonych studiach jako doktorantka zaangażowałam się w szkole letniej, kiedy rozpoczęto. Ksiądz Krąbic oczywiście tym chciał rozszerzyć tutaj też wpływ od młodzież polską, kształcić. No i też jedna koleżanka, taka sierota, biedna, przyjechała, żeby jej pomóc. No i tak się wciskała w moje życie osobiste, rzeczywiście z nią pojechałam do Białej, tu i tam. No i później okazało się, że mnie zorganizowała jakieś spotkanie. Ale to nie o to chodzi, tylko po prostu, żeby już nie przedłużać, w jakim my systemie żyliśmy, czy dalej jest dalej to prowadzone, czy no chciałam jakoś tak wyjaśnić te nieporozumienia na temat księża, ojca Krąbca, dzięki któremu rozpocząłem studia, bo we wszystkim przepisom był sierota, otrzymałam stypendium od pierwszego roku. Wtedy wszyscy, proszę Państwa, opracowywaliśmy, bo ojciec razem z księdzem Kamińskim uszlachetniał, jest ksiądz Spiczyń, że żyjemy na pewnym groszu i trzeba pracować. Ja rano naprzykrałam, wczorami w kuchni pomagała jak siostra Faustyna, ale wszystkie angażowałyśmy. Wstyd było, żeby któraś nie pracowała na rzecz uniwersytetu. Także za to Panu Bogu dziękujemy i no rzeczywiście ora dla ora. I nie widzieliśmy, co tam na górze się dzieje, ale ten krzyż, jaki dźwigali księża i z jaką wiarą wyszliśmy, no i to, że prawda i papieża mamy, to jest naprawdę wielka, wielka zasługa tych osób. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Krystyno, pozdrawiamy. Również pozdrawiam Panią Krystynę z mojego Lublina. Dziękuję bardzo za telefon i za to, że Pani przypomniała osoby tak zacne z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Najpierw księdza Antoniego Słomkowskiego, który, jak Pani słusznie tu zauważyła, w 1944 i 5 roku reaktywował Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wbrew niemal wszystkim, myślę tutaj o władzach komunistycznych, ale także, co trzeba przypomnieć, nawet podziemiu, które twierdziło, że legitymizuje władzę komunistyczną, uruchamiając Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale on wiedział, co robi. To był wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i taki bardzo duży artykuł na jego temat pod tymże tytułem wyjątkowy rektor król ksiądz Antoni Słomkowski zamieściłem ileś lat temu na łamach naszego dziennika i podzielam Pani zdanie, że osoba ta, ten kapłan niezwykły jest do dzisiaj niedowartościowany. Takich ludzi ze świecą było szukać. On naprawdę żył uniwersytetem. On chodził po uniwersytecie. On się troszczył o studentów i studentki. Do mojej cioci podszedł i powiedział, że o, ścięłaś włosy, zmieniłaś fryzurę. On znał niemal wszystkich. On troszczył się o to, czy mają kawę zbożową na potańcówce. Gdy adept Ryszard Bender, późniejszy profesor, senator, przybył z wilczym biletem na kul i było już ciemno, to ksiądz Antoni Słomkowski odstąpił mu swoje łóżko i sam spał w fotelu. To tylko kilka drobnych przykładów, które również zamieściłem w tym artykule. Oczywiście Pani mówi o tych sprawach finansowych, to racja. On wszystko przeznaczał na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a został skazany i został wtrącony do więzienia i niewiele osób mu pomagało. Wówczas pomagał mu obecny arcybiskup senior Bolesław Pylak. No władze uczelni troszeczkę inaczej, znaczy właściwie to ksiądz
rektor wówczas się żalił, że tej pomocy z Kulu nie otrzymywał. I tutaj przechodzimy do tych dziejów Kulu już z lat i 60., 70. i 80., kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski był rozpracowywany, powstała specjalna grupa 5A do rozpracowywania Kulu, nadawano pseudonimy temu obiektowi, Bogobojni, a także Ciemnogród, Olimp, i wielu pracowników naukowych i także studentów, jak pani zauważyła, rozpracowywano, nie tylko za nimi chodzono, no ale pozyskano do współpracy. Ja również ten problem poruszyłem właśnie na łamach naszego dziennika w 2003 roku. Napisałem artykuł pod tytułem "Rozbić Kościół od środka. Władze bezpieczeństwa wobec środowiska katolików świeckich w Polsce po II wojnie światowej", gdzie ten problem starałem się przedstawiać. No i oczywiście Kościół katolicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski jako środowisko z pewnością się ostało, ale no zostało, jak to mówią niektórzy koledzy historycy, ukąszeni przez władze komunistyczne, i to ukąszenie no niestety moim zdaniem jest widoczne w niektórych aspektach do dzisiaj. Przypomnę, że w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na pewnym etapie nawet doszło do zatrudniania osób, które były funkcyjnymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i prowadziły zajęcia, ale rektor, tylko jak się zorientował, to rozwiązał stosunek, czyli umowę o pracę z tymi osobami, ale to świadczy o fakcie też głębokiej infiltracji tego środowiska, bo władze bezpieczeństwa postrzegały wówczas Katolicki Uniwersytet Lubelski jako ogromne niebezpieczeństwo. Raz, że był to ośrodek akademicki, czyli kształcili się tam ludzie na wysokim poziomie, a dwa, katolicki. Rozwijała się też katolicka nauka społeczna, czyli nauczanie społeczne Kościoła, ale oczywiście wiele innych dyscyplin naukowych, jak chociażby filozofia i wspomniany przez panią niezapomniany rektor ojciec Mieczysław Albert Krąpiec. A pani Krystyna jeszcze wskazała na ten problem kształtowania młodego pokolenia, kształtowania w zasadzie przyszłych elit, który jest też no, związany z pytaniem pana Jacka. Kto ma kształtować to bezpieczeństwo, czy to najważniejszych osób w państwie, czy obywateli? Odpowiadam, że my, Polacy. Ale jeżeli to nowe pokolenie nie będzie odpowiednio kształtowane przez odpowiednich wykładowców, nauczycieli, naukowców, tylko przez kadrę ukształtowaną w poprzednim systemie, a mamy tego bardzo dużo przykładów. No, taki dobitny to jest pan Jaskiernia, który w ostatnich tygodniach został osobą funkcyjną z jednej z uczelni w Polsce, uczelni chyba prywatnych, i mimo że był politrukiem w okresie PRL-u, był też wymieniony na tak zwanej liście pana Antoniego Macierewicza, liście agentów, to teraz bez przeszkód może dalej funkcjonować w świecie nauki, a takich przykładów jest mnóstwo, i to jest odpowiedzialność naszego rządu, też ministra Gowina, wicepremiera Gowina, pana premiera Gowina, żeby ukształtować ten świat nauki, ale nie tylko nauki, ale też dydaktyki i wychowawców wyższych uczelni, żeby te kadry, żeby ta elita wychowywana przez uczelnie wyższe, uniwersytety, politechniki była w takim duchu patriotycznym, narodowym, niepodległościowym, a nie tylko, żeby to byli specjaliści od, nie wiem, informatyki, medycyny, stomatologii, matematyki, fizyki i tak dalej, wąska dziedzina, mogą pracować wszędzie na świecie, byle nie w Polsce.
Bo tak w wielu uczelniach takie kształcenie jest, w wielu uczelniach prywatnych, niestety też w państwowych, że kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy później wyjeżdżają, później robią kariery na Zachodzie, to znaczy na tak zwanym Zachodzie, bo my też jesteśmy Zachodem, w świecie lepiej opłacanym, w świecie elit europejskich, amerykańskich i nawet mają takie poczucie opuszczenia kraju. Później na stare lata właśnie taki sentyment, ale mimo wszystko nie ma takiego poczucia, ja tak odczytuję dalej przez te dwa lata, takiej definitywnej zmiany świata nauki. Nie wiem, może pan profesor jako praktyk, tutaj nauczyciel akademicki stwierdzi, że moje słowa są zbyt krytyczne, ale tak obserwując to z boku, mam pewien niedosyt. Na zegarach 7 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Adam z Podlubelskiej Wsi dzwoni. Witam ojca, gości w studio. No, poważny temat jest. Bo jest właśnie o służbach specjalnych wczoraj, ale ja chciałem jakoś dotknąć tematu dzisiaj, no bo tak powiedzmy na obecnie na portalu w tym sieci jest taki temat, kim pan jest, panie Daniel w sieci to jest. No i tutaj jest ciekawe takie stwierdzenia tych, bo to również jakby na zasadzie tylko pisanej tych rozmów niedokończonych, to ktoś stwierdza, że to jest 32-letni agent Mossadu, który w dwa lata owinął wokół palca czołowych polityków partii rządzącej. I no i stwierdzenie, że doskonałe szkolenie. No i tutaj bym spytał, o co tu chodzi? No bo to ja tyle. Może dziękuję. Panie Adamie, pozdrawiamy. Prosimy. Pozdrawiam, nie znam artykułu. Jeżeli zapoznam się, to na pewno warto zastanowić się, w jakim zakresie te informacje są prawdziwe, bądź też są jakąś taką wrzutką, czy tak zwanym fake newsem, ale abstrahując już od osoby pana Danielsa, to warto zauważyć, że te ostatnie wydarzenia, ten narastający konflikt w zakresie tej nowelizacji ustawy o IPN-ie w zakresie stosunków polsko-żydowskich nie służy ani Polsce, ani rozwiązaniu pewnych problemów, ani wyjaśnieniu białych plam w naszej historii, ani też rozwojowi naszych stosunków dyplomatycznych, bo tak się dziwnie złożyło, że o ile na jesieni Polska była w pewnej ofensywie na arenie międzynarodowej, myślę tutaj o tak zwanym problemie reparacji, bardzo śmiały projekt i decyzje takie dotyczące odszkodowań od naszych sąsiadów z Zachodu, od państwa niemieckiego za okres II wojny światowej i tutaj jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy temu można powiedzieć, że polska dyplomacja tak ofensywnie i śmiało wskazywała, że powinien ten problem stanąć na forum międzynarodowym, to teraz znaleźliśmy się w defensywie, w obronie. Inne środowiska nas atakują i od półtora miesiąca praktycznie tylko tłumaczymy się, że nie jesteśmy wielbłądem, nie mamy garba antysemityzmu, nie jesteśmy Niemcami, a Auschwitz nie był polskim obozem i tak dalej, i tak dalej. I problem reparacji dziwnie zniknął. To należy zastanowić się, kto na tym skorzystał. I czy
pewne kroki, owszem, właściwe, były skuteczne. Tak jak ostatnio pani poseł Siarkowska wskazała, że należy walczyć z pojęciem polskie obozy koncentracyjne, obozy śmierci i tak dalej, tylko to musi być skuteczne. Wydaje mi się, że to ta tak zwana ofensywa obrony dobrego imienia za czasów pana ministra Czaputowicza to jest, tak jak ktoś określił, takim eksperymentem i mam nadzieję, że to będzie eksperyment udany. Na zegarach 11 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: służby specjalne wczoraj i dziś. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Prosimy bardzo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Już kolejny raz słucham z Radia Maria. Możemy poznać imię? Jako oficer były tych służb i WS i zweryfikowany SKW. Z wielkim niesmakiem, a powiem wręcz obrzydzeniem, słucham, że to wszystko, co się teraz w Polsce dzieje, to jest bezpośrednimi sprawcami są właśnie ci ludzie, o których taką swobodą do jednego worka wrzucając wypowiada się pan minister. I jakoś nie potrafię się z tym absolutnie pogodzić, z tym jednoznacznym stwierdzeniem. Jest ono po prostu nieprawdziwe. Ani ja, ani całe rzesze moich kolegów oficerów, którzy służyliśmy i w kraju, i za granicą. Dzisiaj nic nie robimy takiego. Pracujemy, służymy, część służy, część już pracuje w cywilu, część jest na emeryturach. I zdecydowanej swojej większości nie wykuwamy tego negatywnego losu, o który się nas posądza. Wskazywanie palcami, stygmatyzowanie jest takim typowym przykładem braku rozsądku, a gdzie tutaj miłość bliźniego, to po pierwsze. Poza tym, gdzie są dowody, że wszyscy postępowali tak samo? Stojąc przed komisją weryfikacyjną, naprawdę mieliśmy poczucie, nie powiem, że krzywdy, ale jakiejś takiej totalnej niesprawiedliwości. Być może się nie da inaczej, czasem trzeba może postępować tak, a nie inaczej, ale nie ma w tym wszystkim szacunku, nawet gdyby potraktować nas po drugiej stronie, chociaż ja się nie traktuję jako my i wy, jako wrogów publicznych, to gdzieś szacunek dla nieprzyjaciela, nawet traktując jako nieprzyjaciela. A poza tym dalece nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Nie ma. Nawet jeżeli chcielibyśmy to zrobić bardzo sprawiedliwie, to kierujący nauką Kościoła i miłością bliźniego nie powinno się z taką lekkością wszystkich stygmatyzować w ten właśnie sposób. Być może jest to wygodne dla niektórych środowisk, ten sposób postępowania, ale może powiedzieć jako oficer i katolik, nie przynosi to chwały tym, którzy z taką swobodą, głupotą wręcz i lekkością języka to czynią. Nie mam pytań, ponieważ pewno nie dostanę odpowiedzi na nie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego upatruje się tylko w jednej grupie ludzi winy całej tego niepowodzenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bo my wszyscy mamy też dzieci i też marzymy o tym, żeby one w naszym kraju, w którym nasi dziadowie oddawali krew za naszą ojczyznę. I pewno nikt nie będzie mi w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się postępuje, dlaczego się szuka sprawców tego, co jest niepowodzeniem obecnie. Chociaż nie nazywam tego niepowodzeniem, bo Polska się świetnie zaczyna rozwijać. Dlaczego nie mówimy o sobie, że to my jesteśmy winni, że to nie jest do końca tak. Na pewno tak nie. Jestem przekonany o tym, wiedząc i znając moich kolegów i siebie samego. Pozdrawiam, szczęść Boże, bez nienawiści, no, bez wątpienia. Szczęść Boże, pozdrawiamy również pana. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i czołem, panie oficerze. Nie wiem, jaki stopień pan ma, ale z opisu, samoopisu, który pan zaprezentował, że pan służył i w WSI, i później przeszedł weryfikację, i później w SKW, to pan powinien znać moją osobę, mój charakter, i też mój stosunek. I nie wiem, dlaczego też pan w ten sposób manipuluje moimi opiniami i moimi wypowiedziami.
bo też nigdy w żadnej swojej wypowiedzi nie wskazywałem, że całe środowisko WSI, byłych oficerów WSI jest odpowiedzialne za te wszystkie afery, za te wszystkie niepowodzenia, załamania gospodarcze i tak dalej, różne patologie, które występowały w Polsce po 90 roku. Wręcz przeciwnie, wskazywałem, że wielu oficerów liniowych, obiektowych, i to można sprawdzić w moich wypowiedziach z poprzednich lat, starało się realizować dobrze swoje obowiązki, sumiennie przekazywać informacje do centrali, a to centrala blokowała pewne informacje i to z centrali szły też rozkazy, żeby pewnych zadań, pewnych spraw nie ruszać, tak jak w służbach cywilnych, tak jak w służbach podległych zbrodniczemu systemowi w okresie PRL-u. Tak było i tak niestety po 90 roku, ponieważ te służby nie zostały odbudowane na pewnym etosie niepodległego państwa, tak też takie były zdarzenia. No, wystarczy też przeczytać raport z weryfikacji przygotowany przez komisję weryfikacyjną, przez pana ministra Macierewicza, żeby no, udokumentować te patologie, na przykład inwigilację środowisk politycznych, dziennikarskich, między innymi pana redaktora Szaniawskiego, który był związany i z naszym dziennikiem, i z świętej pamięci pana redaktora, później profesora Szaniawskiego, który był związany i z Radiem Maryja, i z Telewizją Trwam, i z naszym dziennikiem na początku lat 90., ponieważ był autorem kilku publikacji krytycznych, czy to wobec służb specjalnych, czy to wobec prezydentury Lecha Wałęsy, czy wobec środowiska rządzącego armią. Tak więc no, fakty są oczywiste i nie wiem, dlaczego pan w ten sposób manipuluje, ale dobrze się stało, bo słuchacze mają taki przykład, w jaki sposób no, pewne osoby, chcę wierzyć, że w dobrej wierze, że pan był niedoinformowany, być może pewnej wiedzy nie posiadał i został pan źle przez kogoś poinformowany, nie przekazano właściwie informacji o moich poglądach, ale w zasadzie w jaki sposób można manipulować i dezinformować opinią publiczną, przykładając taką etykietę oszołomów, walczących ze wszystkimi oficerami i tak dalej, i tak dalej. To tak nie było. Wielu oficerów przeszło weryfikację, służyło, nadal służy w tym okresie 2006-2007. Było to oczywiste, że oficerowie WSI muszą współtworzyć tą nowe służby i SKW, i SWW, i w żaden sposób nie byli piętnowani. To wręcz przeciwnie. Później komisja weryfikacyjna, członkowie komisji weryfikacyjnej po 2008 roku byli piętnowani publicznie, napastowani i wręcz służby specjalne stosowały wobec środki inwigilacyjne, łącznie z prowokacją marszałkową, mającą doprowadzić do tego, że komisja była organem przestępczym, korupcyjnym i tak dalej, i tak dalej. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się Stanisław Legionowa. Tak, prosimy panie Stanisławie. Witam ojca, witam panów. Przepraszam z góry, moja wypowiedź będzie nieco chaotyczna, ale tak bardzo by mi pasowało do tego, co mówił ten ostatni pan, a dość młody człowiek, jeszcze o wielkiej szkodliwości gazu łupkowego. Bardzo by mi to pasowało. Jeszcze o tym, jak wiele do polskiego PKB wnosi przemysł futrzarski,
fermy zwierząt futerkowych. Bardzo, bardzo tu brakowało jeszcze tych dwóch elementów. Proszę panów, mijają dwa lata od ujawnienia zawartości szafy Kiszczaka, tak zwanej szafy Kiszczaka. Pozwolę sobie przypomnieć, w tejże szafie wiernopoddańcze adresy od dwóch osobistości, właśnie podsłane do generała Kiszczaka, pseudogenerała Kiszczaka, a nazwiska tych osobistości Rozwadowski i Orszulik, zwłaszcza to drugie nazwisko. Panie profesorze Piotrowski, niech pan coś na ten temat. Kto to jest Orszulik? Słuchacz się rozłączył. Mimo to dziękujemy bardzo panu za to, że się pan połączył i zechciał do nas zadzwonić, panie Stanisławie z Legionowa. Pierwszą część wypowiedzi traktuję jako sarkazm, czyli połączenie wypowiedzi pana, który przedstawił się jako oficer byłych służb WSI, SKW i nawiązywał do miłości bliźniego i zarzucał panu ministrowi zbiorowe stygmatyzowanie tegoż środowiska, kończył na użalaniu się, że ma też dzieci i inni mają dzieci i pan minister na to odpowiedział, więc sądzę, że to było, powtarzam, pewnym sarkazmem, czyli dodanie gazu łupkowego czy farm zwierząt futerkowych. A tak na marginesie, to jeśli gaz łupkowy, to proszę zwrócić się do pana ministra Orion Jędryska, który najlepiej jest rozeznany jest specjalistą w tej sprawie. Tak. A jeśli idzie o fermy zwierząt futerkowych, to jest pan prezes tego Związku Futrzarskiego, jeśli nie mylę się, i również odpowie, jaki to przynosi dochód narodowy i ile wpływa do budżetu 7 państwa. 7 miliardów chyba ten rynek jest wart. Tak, i że Polska jest drugim producentem, że tak powiem, w Europie, po Danii, jeśli się nie mylę. I tak czy owak ludzie noszą futra i kożuchy, a nawet jak nie kożuchy, to zwracałem w jednym z felietonów uwagę na paski, bo to chyba nie gumowe noszą, buty też chyba nie gumowe czy z brezentu, a ze skóry, więc ludzie po prostu kupują i potrzebują takich produktów. Ale pan przede wszystkim pyta o szafę Kiszczaka, w której to szafie przede wszystkim znaleziono, co pan pominął, akta TW Bolka, czyli dotyczące Lecha Wałęsy, przekazane akta przez żonę zmarłego generała Czesława Kiszczaka do IPN-u i IPN poddał ekspertyzom. Instytut Ekspertyz Sądowych Zena wypowiedział się i napisał ekspertyzę, że są to akta autentyczne i prawdziwe. I pyta pan też o inne listy, które tam kierowano, na które zwracano może mniej uwagi, i jednocześnie pyta pan o biskupa Alojzego Orszulika. No, ja tutaj nie będę przedstawiał życiorysu tej osoby duchownej, jakkolwiek chcę pana poinformować i państwa, że osoba ta pojawiła się niedawno znowu w mediach, a to za sprawą ujawnienia akt ze zbioru zastrzeżonego IPN-u. Idzie o akta wykradzione kiedyś przez Służbę Bezpieczeństwa, konkretnie pod koniec 1988 roku, z hiszpańskiej ambasady. I tam w tych aktach znaleziono informacje na temat, że pewne osoby były informatorami wywiadu wojskowego hiszpańskiego i oprócz ministra spraw zagranicznych Czaputowicza znajduje się, o ile dobrze pamiętam, również nazwisko pana redaktora Adama Michnika ze stosownym pseudonimem, jak również jest tam informacja o tym, że Hiszpanie zarejestrowali również biskupa Alojzego Orszulika. Więc to są te najświeższe informacje. Oczywiście pan minister Czaputowicz domaga się, aby ich było więcej, żeby temat rozszerzyć. Jak myślę, sprawa jest rozwojowa, więc jeśli pana to interesuje, akurat w kontekście jednej osoby, to polecam akurat monitorowanie tego tematu. Służby specjalne wczoraj i dziś.
czas na uczynienie pewnego rodzaju podsumowania. Mówiliśmy dzisiaj o służbach specjalnych. Ja, zwłaszcza w aspekcie historycznym, czyli przeszłym, zaczynając od 1944-1945 roku, kiedy kształtowały się organy bezpieczeństwa publicznego, czyli tak zwana bezpieka, najpierw resort bezpieczeństwa publicznego, potem Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do Spraw BP, MSW i od 1956 roku tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pokazywałem, starałem się ukazać podział tych kompetencji i zadań, wymieniając niektóre departamenty czy sekcje, pracę, wskazując na pracę z osobowymi źródłami informacji, ale także techniki operacyjne związane z rzeczowymi źródłami informacji. I przechodząc do przełomu lat 89-90, tuż wspólnie z panem ministrem,